Dzień dobry Państwu, Michał Jędryka się kłania. Ten tydzień rozpoczął się 1 września, to dzień, który każdemu Polakowi kojarzy się na dwa sposoby. Pierwszy, historyczny, napaść Niemiec na Polskę 85 lat temu. Drugi, łączący tradycję ze współczesnością, tak wtedy jak i teraz mamy rozpoczęcie roku szkolnego w 1939, nie doszło do skutku. Jeśli chodzi o pamięć tego 1939 roku, to powoli, ale bardzo powoli przebija się znów do naszej świadomości, że naszymi wrogami byli wtedy Niemcy, państwo niemieckie, a nie jakaś wymyślona przez piękno duchów międzynarodówka nazistowska z kosmosu. Owszem, Niemcy opanowane zbrodniczą, narodowo-socjalistyczną ideologią Hitlera, ale to właśnie państwo niemieckie było tamtych czasów, innego nie było. Partia Hitlera doszła do władzy w demokratycznych wyborach, niezależnie od innych gangsterskich metod, które towarzyszyły temu zdobywaniu i utrzymywaniu władzy. Pamięć o tym zbyt rzadko, zwłaszcza po zmianie władzy, przebija się do oficjalnych wystąpień. Szczególne zamieszanie mamy w tej sprawie w Bydgoszczy, gdzie używa się w sposób nieuprawniony terminu krwawa niedziela wymyślonego przez niemiecką propagandę. Rzecz zaczęła się od ataku niemieckich dywersantów na wycofujące się wojsko polskie. Strzelano z 46 miejsc. Przypomnę meldunek majora Jana Gunerskiego. W ciągu tego dnia, 3 września o godzinie 10 rano w Bydgoszczy wybuchła planowo przygotowana akcja dywersyjna niemiecka, która przybrała wielkie rozmiary. Akcja dywersyjna przybrała tak poważne rozmiary, że tyłowe oddziały zmuszone zostały do wycofywania się na skraj miasta ze stratami i dopiero po zorganizowaniu ich trzeba było na nowo dosłownie zdobywać Bydgoszcz walcząc z dywersantami. Tyle cytat z raportu. W wyniku tej strzelaniny zginęło około 40 żołnierzy polskich i około 100 Niemców. Niemcy rozpoczęli okupację miasta od odwetu. W publicznych egzekucjach na Starym Rynku odstrzelano 600 Polaków, a ilu zginęło w następnych miesiącach w Dolinie Śmierci, tego do dziś dokładnie nie wiadomo. Niektóre szacunki sięgają 3000. Ale propaganda Goebbelsa głosiła, że w Bydgoszczy była 3 września krwawa niedziela i Polacy mordowali Niemców. Legenda ta trwa być może w niektórych niemieckich rodzinach do dziś. Dlatego wojewoda Michał Koniuch tłumaczył potem, że powinien był użyć terminu tak zwana krwawa niedziela. Ale to wszystko pokazuje, że łatwo dziś rezygnujemy z polityki historycznej. I tak samo łatwo zrezygnowaliśmy z reparacji, które słusznie przez poprzedni rząd zostały podniesione, bo to jest w interesie Polski, niezależnie od tego, czy ktoś lubi poprzednią władzę, czy nie. Ale w związku z 1 września powiedzmy też kilka słów o szkołach. Ktoś słusznie zauważył, że pani minister, a jeśli będę musiał już użyć feminatywu, to powiem ministrzyca, swoimi reformami chce koniecznie wzmocnić trend rezygnacji młodzieży z lekcji religii. To jest taka neutralność światopoglądowa państwa, jak komunizm był sprawiedliwością społeczną. No ale jaki rodowód, takie tradycje. Kolejny temat to słynna koncepcja rozwoju, w której Bydgoszcz i Toruń znalazły się w trzeciej lidze. Pomysł zarządu województwa był taki, że Bydgoszcz i Toruń razem znaczą tyle, co Gdańsk czy Poznań, tyle, że bydgoszczanom się ta koncepcja nie podoba. Co jasno wyartykułował w rozmowie z nami Piotr Cyprys, prezes Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska. Bo do tej sytuacji doszło w ten sposób, że Toruń wyssał z Bydgoszczy różne instytucje. Pan Cyprys miał na myśli przede wszystkim Kolegium Medicum i Urząd Marszałkowski. I teraz może szantażować Bydgoszcz, bez nas nic nie znaczycie. Ale ta sprawa ma jak zwykle drugie dno. Koncepcja rozwoju, która legła u jej źródła, zdaje się wracać do takiej koncepcji, w której znaczenie i wysoki poziom życia będzie tylko w dużych miastach. Jak mieszkasz w małym mieście, to masz pecha, ale zawsze przecież możesz przeprowadzić się do dużego. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego Platforma Obywatelska tak się upiera przy tej koncepcji. Może dlatego, że poprzedni rząd nie zdołał tej tendencji odwrócić. Może my Polacy mamy jakiś kompleks małych miast. W każdym razie właśnie Niemcy, na których rządzący przecież się jakoś wzorują, bardzo dbają o małe miasta i o poziom życia w nich, a także o ich skomunikowanie. Skomunikowanie Bydgoszczy zresztą bardzo się poprawiło po wybudowaniu S5. Zobaczymy, czy rząd centralewu zbuduje S10, bo to dla naszego miasta kolejny impuls rozwojowy. I wreszcie na koniec. Dobra wiadomość. Będą pieniądze.
Można je dostać, tak, na fotowoltaikę. I magazyny prądu, tak? Masz kawałek dachu czy ogródka, może nawet balkonu, możesz postawić fotowoltaikę i dostać dotację. Wnioski, procedury i kasa w kieszeni. Ale zaraz, zaraz. Jak miały być dopłaty do kredytów, to nie, bo ceny mieszkań wzrosną. Nie będziemy nabijać kieszeni deweloperom, niech się bujają, nawet jeśli młodych Polaków nie będzie stać na mieszkanie. A ceny fotowoltaiki to nie wzrosną? No tak, producenci zarobią, ale to nie to samo. Wiecie, rozumiecie, przecież oni ratują planetę, a deweloperzy, fuj, oni ją degradują. Dobrego dnia Państwu życzę. Mimo upału, macie fotowoltaikę? A to nie narzekać na upały. Słoneczko wam prąd produkuje i planetę ratuje. Znaczy ociepla. Nie wiem, już się pogubiłem.